No witajcie w sobotni poranek. U nas pada, ochłodziło się, już w nocy była burza z piorunami. Także wczoraj było 30 stopni w cieniu, a teraz jest 13. No i pada. Teraz tak delikatnie sobie pada, przed chwilą takie intensywnie. No i będziemy zaraz jeść śniadanie. Po śniadaniu będę musiała skoczyć na targ po ziemniaki i zieleninę, bo jednak z targu ta zielenina jest o wiele fajniejsza, są duże pęczki, a w sklepach to są takie dwie liche gałązki. No więc mam nadzieję, że uda mi się tam podskoczyć. Mam nadzieję, że też nie będzie tak intensywnie padało wtedy, jak akurat do sklepu będę szła, bo to, co przedtem było, to było okropne. No i się taka zimnica zrobiła. I co tu zrobić? Dobra, to będę teraz, zaraz będziemy jeść, a potem zobaczymy, co będziemy robić dalej. Chciałam podskoczyć na działkę, bo tam mam parę rzeczy do wzięcia, które chciałam użyć w jednym z vlogów. No ale nie wiem, czy mi się uda, bo jak będzie tak mocno padało, no to nie będę tam chodziła po działce, nie? Zobaczymy. Dobra. To by było na tyle na teraz. Taka sobota, chłodna, jesienna, to się człowiekowi świeczki chce palić. I nawet się myśli znowu o adwencie. Ja to tak zawsze mam, że wtedy myślę o adwencie. No ale do adwentu jeszcze daleko. Ale to wam na razie pokazuję takie ozdoby, co mam. W sumie na lato z tymi no, muszelkami. Tak, tutaj też muszelki. Zapomniałam ostatnio powiedzieć, że do tego też mam powkładanych parę takich nietypowych muszelek. No. Także mamy taką sobotę ponurą, jesienną, jesienne nastroje. Gotuje nam się tu dzisiaj rosół na niedzielę. Także niedziela będzie z rosołkiem pysznym. Ostatnio był rybny, a teraz jest z indyka. Proszę, proszę, jakie piękne niebo. Nie wiem, czy widzicie, jaki piękny zachód słońca. Takie złote jest to niebo tam, gdzie zachodzi słoneczko. Tutaj wam pokażę, takie chmurki są, nie wiem, czy to będziecie widzieli. Kurczę. O. Takie czerwonawe wyglądają. W ogóle taka jest poświata tutaj, a tam takie złote. A przez cały dzień lało. Potworniście lało. A teraz taki piękny mamy zachód słońca. Nie wiem, jak to przybliżyć, żeby było widać to, bo widzę, że w aparacie tego tak nie widać, jak w rzeczywistości. Jak pięknie, tak złoto jest.
Teraz to się robi po prostu to takie białe. Ale jak tu się patrzy, to tak złoto. No. Idziemy teraz do kuchni, bo chciałam posiedzieć, pogadać. Jednak jest bardzo zimno na dworze. Mamy tutaj chyba 11 stopni tylko. Przedtem jak stałam na balkonie z mężem i patrzyliśmy, jak Wiki jedzie, albo ona autobusem jecha, to normalnie jak się chuchało, to taka para leciała. Tam gdzieś ptaszki jeszcze się uwijają, świergolą. No teraz takie mocno tam jest, no to w aparacie tego kurczę nie widać, no. Nie wiem, jak ustawić, żeby było widać to złoto na tym niebie. No nic, trudno. Musicie mi uwierzyć na słowo. No tak. Przychodzę tutaj, już jest popołudnie. No widzieliście, zachód słońca to już nie takie popołudnie, tylko to jest letni wieczór. Letni. Jak się tam na tą temperaturę popatrzy, to się nie wydaje taki letni. No, teraz mamy, Boże, 9:00. Mnie się wydawało, że jest tak wczesna pora. Nawet sobie chciałam lody z lodówki wyciągnąć, żeby zjeść. Ja nie wiem, jak ten czas ucieka. No tak, Wiki korzysta z uroków wakacji. No i powiedzmy lata, no bo dzisiaj nam musiała się cieplej ubrać. Pojechała do koleżanki. Przyjedzie późno. No. Co będzie siedzieć w domu, nie? Ale wam pokażę, bo mam tutaj parę jej prac. Pozwoliła mi je pokazać. Tylko nie wiem, czy się nie wystraszycie niektórych, bo ja to się naprawdę przestraszyłam. Ale z tego, co wiem, to ona to wszystko rysuje, bo ona rysuje. Musi ćwiczyć rękę, bo architekt krajobrazu potem musi dużo rysować w ogóle, żeby się dostać do szkoły na studia architektury, to musi mieć ileś tam tych prac w portfolio. I to na takim dużym formacie. Ci tak wydaje, albo musi narysować parę rysunków. To się tylko tak mówi, rysunków, ale to nie jest takie proste, bo to na dużym formacie. Muszę jej deskę kupić, taką kreślarską. I na takim dużym dosyć formacie będzie rysowała. I to też nie jest takie proste, jak się tak rysuje na kartce, nie? Bo tam jakieś musi mieć określone te prace, także będzie je robiła przez ten rok, jak zamierza studiować inny kierunek. Po prostu, żeby roku nie stracić, a to też jej się może przydać, bo ona chce studiować kulturoznawstwo. No, ale już teraz dostała weny takiej do rysowania, no i chce sobie rozrysować rękę, żeby potem nie miała problemów i mi tutaj pozwoliła pokazać parę swoich prac. Zaraz wam pokażę. Poczekajcie moment. No tutaj na przykład, nie wiem, czy to będzie widać, jakiegoś upiora narysowała. Z tego, co wiem, to ona czasami kadry z filmów rysuje, różnych, strasznych. Ale niektóre straszne lubi oglądać. Włożę to w to. Za chwilę wam pokażę więcej takich. Och. Zaraz. O, tutaj się zaczyna. Tutaj to są takie rysunki, takie widzę nieskończone jeszcze. Takie sobie odręcznie rysowała jakieś stwory, ale tutaj oczy to tak może nie jest takie spektakularne. Narysowała serce. Teraz wam pokażę mózg. Na
to się chyba tak patrzy, bo tutaj jest podpis. Mam nadzieję, że to wszystko ostre tam jest. Zaraz, tu jeszcze było parę takich strasznych, było parę. O, tutaj jest z bajki. Tu są szkice z bajki. Trzymam dłużej, bo wiem, że aparat musi sobie wyostrzyć, a ja nie widzę, czy on się dobrze wyostrzy, czy nie, jak on to pokazuje. Więc dlatego dla pewności to pokazuje ten. Były jeszcze te straszne. Najpierw chciałam te straszne pokazać, a na końcu taki bardzo ładny. Ja się tak zastanawiałam, jak zobaczyłam te straszne, czy ona do psychologa nie musi iść. Tu jest takie coś straszne. Nie wiem, czy to w ogóle byście widzieli. To chyba jakiś krzyk ma być, rozpaczy albo co, nie wiem. Ale to prawdopodobnie też z tych filmów, co ona ogląda. Jakiś horror albo co. Muszę wam wszystkie pokazać. Tu mamy czachy. Tak, odcinek w rysunkach. Ja tu gdzieś jeszcze widziałam z jakiegoś filmu. Ona chyba mi mówiła, że to z filmu jest. Zaraz znajdę. Jeszcze tu gdzieś, kurczę, widziałam taki. O, tu jest. To uwaga, bo się można wystraszyć. Naprawdę się można wystraszyć. I ja się wystraszyłam. Bo przedtem go przegapiłam. Jeszcze tylko kilka. Tak. A teraz już będą fajniejsze. O ile się nie mylę, to jest jakaś chyba piosenkarka, ale nie jestem pewna. A tutaj to mi się najbardziej podoba, najbardziej i znam osobę i ten chłopak też zgodził się, żebym go pokazała tutaj. I powiem wam, że jest całkowicie podobieństwo, nie? Było ze zdjęcia rysowane. Taki portret jakby naszkicowany. I jak wam się podoba? Bo mnie się to zdjęcie najbardziej, znaczy zdjęcie, ten szkic, ten rysunek, to mi się najbardziej podoba. Oprócz tego mózgu i serca. No ale wiadomo, człowiek to człowiek, nie? To założymy, żeby jej się tutaj nic nie odbijało. Wiecie, to jest wszystko w ołówku. No to się może rozmazywać, a nie chciałabym, żeby miała potem jakieś pretensje, że coś się tutaj rozmazało. No i takie to rysunki moja Wiki sobie robi.
czasami oczy próbuję robić, bo też proporcje trzeba umieć zachować, nie? No. I to tak już następnie Wam to pokazałam. Teraz jest niebo czerwone, ale tego i tak nie będzie widać. Znowu jest takie ogniste te chmurki tam na zachodzie. Ale już Wam tego nie będę pokazywała, nie będę latała z tym aparatem, bo już ostatnio Wam pokazywałam takie czerwone. No i bym musiała iść na spacer sobie na marszo spacer, ale już dzisiaj nie idę, bo już dziś jestem przebrana tak całkiem po domowemu. Lekko, a tam jednak jest zimno, musiałabym się ubierać, to już sobie dzisiaj podaruję, chociaż już i tak dzisiaj byłam w tym deszczu. Szłam do sklepu, tak na drugi koniec osiedla. Także taki powiedzmy, że ten marsz mam zaliczony. No. Ostatnio właśnie sobie tak lubię chodzić. Wiki mnie już opuściła, bo teraz znowu jej kolega przyjechał, chłopak, i to na więcej czasu z nim, wiadomo, spędza. Także stwierdziłam, że sobie sama będę chodziła. Mąż powinien chodzić na spacery, ale jakoś nie bardzo się kwapi do tego, więc stwierdziłam, że póki mi się chce, to ja będę sobie sama chodziła. Tak, żeby po prostu mieć taką, wiecie, wytrzymałość w chodzeniu. To znaczy się nie, że nogi mnie bolą czy coś, tylko mi się ciężko oddycha. A tak jak ja będę to ćwiczyć, to po prostu i będę o te oddychanie ćwiczyła i po prostu będę miała taką jakby wytrzymałość, że prędzej będę mogła chodzić, bo już do tego doszło przez to, że ciągle jeżdżę tym samochodem, tak podejrzewam, że kawałek idę i już strasznie sapię, nie? No, także no muszę to ćwiczyć, nie mogę wiecznie tylko samochodem jeździć. Dzisiaj znowu byłam zmuszona iść do tego sklepu, bo do sklepu to wolę jechać, no bo wiadomo, trzeba ciężary nosić. Ale to dzisiaj sobie poszłam, bo mi znowu nie zapalił. Wzięliśmy go do ładowania, no bo jednak przez parę dni, już właściwie tydzień czy dwa, co mi normalnie zapalał, tylko że ja co wieczór właściwie to wyłączałam klemę, żeby, bo tam podejrzewam, że gdzieś tam jakiś styk jest taki, no coś tam jest, że idzie, że ucieka prąd. A jak tak robiłam, to mi nie uciekał ten prąd i mogłam sobie rano zapalać. No ale no, wszystko ma swoją jakąś taką, wiecie. Ostatnio dużo używałam tego klimatyzacji, ten nawiew, to wszystko, żeby w samochodzie było chłodno. No i to więcej tego prądu używałam, nie? No i znacznie za małe tutaj odległości, żeby mi się to tak naładowało. No bo co, tylko do sklepu, na działkę i daleko nie jeździłam, no i to może się tak nie naładowało. Nie wiem, nie będę się nad tym zastanawiała teraz. W każdym razie ostatnio sobie tak chodzę, tak około godziny takim szybkim marszem, tak jak Wam pokazałam ostatnio. No przedtem wcześniej wychodziłam, potem z Wiki, jak żeśmy wychodziły, to wychodziłyśmy dopiero około 11, po 10, 11. Wracałyśmy koło 12, no ale tak samo, to tak nie chcę tak sam tak późno wychodzić. No i tak jak ostatnio już chodziłam, to przy lesie było całkiem już ciemno. Wczoraj też jak wyszłam, to było tak ciepło jak nie wiem co, a ja znowu w tym swetrze, no bo te komary gryzą. Ale jak wyszłam, to tak mówię, kurczę, chyba będzie małe kółeczko, bo taki ciemny jęzor chmur nadciągał, czarnych takich. I się wiatr taki wzmógł, nie? Także ten wiatr to mnie akurat fajnie robił. I sobie myślałam, a to najwyżej będę szła, jak długo się będzie dało iść. Jak nie będzie padało, no to będę szła coraz to dalej. A jak zacznie padać, to po prostu zmienię, zrobię małe kółeczko i wrócę do domu. Ale tak się złożyło, że nie padało, tylko wiało, nawet się gdzieś tam za lasem błyskało i to tak dosyć mocno, ale nawet nie grzmiało. No to zrobiłam swój taki właściwie prawie godzinny marsz. Przyszłam, wzięłam psa, wyprowadziłam jeszcze psa i jak później w nocy to już słyszałam, jak burza, jak lało mocno. No. I to tak. No i jak rano wstałam, to też tylko padało i padało i padało. No, dzisiaj sobie się nasmarowałam tym
bo się już wyprysznicowałam, tylko się na razie ubrałam w sukienkę, żeby w piżamie przy was nie siedzieć. Potem jeszcze tylko sobie z głową zrobię porządek, bo chcę sobie naolejować włosy, zmyć makijaż, włosy naolejować i potem po jakimś czasie je umyć. No ale to najpierw muszę filmik zrobić, bo nie chcę tutaj siedzieć w turbanie, chociaż też bym mogła w sumie. No ale to nie dzisiaj. I nasmarowałam się tym takim bronzerem. Samoopalający żel do twarzy i ciała. Z Kolastyny. Mam to z zeszłego roku. Bo ja to kupiłam właściwie, żeby nogi, bo nóg tak nie da się opalać, nie? Nie wiem, czy to widać dobrze, czy nie. No. I powiem wam, no nie wiem, czy to dosyć, bo ja już się kilka razy tym smarowałam. Czy to w ogóle coś opala, tak? No, nogi są troszeczkę takie, nie są takie białe. Ale powiem wam, że to strasznie się klei. To jest żel, ja go tutaj mam, ten. I normalnie mi się ciągle wydaje, że mi się sklejają fałdki skóry i ten tak samo tu w łokcie, bo sobie ręce zrobiłam tu i nogi, nie? Od kolana w dół, żeby nie były takie blade, chociaż tak są blade i tak. No. I wam powiem, że to się bardzo, bardzo klei. Jest to taki żel, w postaci żelu takiego, ale klejącego bardzo. Twarzy tym nie robię akurat, bo i tak zawsze makijaż, a zresztą twarz to mi się szybko opala na dworze, to ja tam nie muszę tym robić. Zawsze się tak zrobi, nie? Ja nie używam żadnych tych filtrów do normalnego chodzenia, bo jakbym szła się gdzieś opalać specjalnie, jak byliśmy nad morzem, to smarowaliśmy się. No, ale słyszałam, że jakby te filtry też hamują potem przyswajanie witaminy D3, że to hamuje. Nie wiem, ile w tym prawdy, no ale tak na co dzień, jak ten to twarz nie smaruję żadnym filtrem, ale w tych podkładach, które używam, to prawdopodobnie tam jest, tam są jakieś filtry w tym. No. I to tak. No i się teraz kleję. No ale co się nie robi, nie? Jutro na wybory muszę ładnie wyglądać. Muszę jeszcze paznokcie sobie pomalować. Już mi się poskracały, miałam takie dosyć długie swoje już. Ale mi się gdzieś tam pozahaczało, wiadomo jak to w domu jest. Nie siedzę i pachnę, chociaż myślę, że nie śmierdzę, nie? Ja lubię pachnieć, tylko że niekoniecznie, że się siedzi i nic nie robi. A ten... No i wiadomo, to się też i paznokcie łamią. No. Jedynie ten mi został taki dłuższy. Nie wiem, czy to będzie widać, może na tle twarzy, a może nie. Nie wiem. No na razie nie są pomalowane, to też nic takiego nie widać, ale ten mi został taki długi. A te były, kciuki były bardzo długie, takie, bo one takie mocne są, już się mi tak wzmocniły. No ale poskracałam, bo one śmiesznie wyglądały w porównaniu z tymi, które musiałam troszeczkę poobcinać, nie? No. I to tak. Chciałam wam zrobić taki w filmiku to, co mój mąż przywiózł z tych, jak pracował tam w Arabii, jak to mówię, w Arabach, bo on był w mieście Doha, to było w Katarze i w Emiratach, tam w jakichś miastach dwóch, zdaje się. A teraz sobie nie przypominam, ale jak to będę wam pokazywała, to wam powiem, bo to jednak było już jakieś chyba z 10 lat temu, to już tak będzie chyba. No. No i to, co tam przywiózł, co dostał, co kupił. Miałam takie dwa obrazki, chyba dwa, ale to są na działce i chciałam je po prostu przynieść do domu, bo stwierdziłam, że właściwie dlaczego nie, mogłyby w domu wisieć. No ale jak sobie o tym przypomniałam i to chciałam zrobić, no to jakoś mi to nie pasuje z pogodą, bo tak jakoś ciągle tam nie umiem zjechać. Wczoraj miałam po to zjechać, wam powiem, na działkę. Najpierw chciałam iść do południa na działkę, ale nie zdążyłam, bo sprzątałam. Potem ta przygoda z tym bankomatem to mnie całkiem już wyprowadziła z równowagi i potem już nic mi się nie chciało. Jeszcze jak ze sklepu wracałam, bo chciałam, jak będę ze sklepu wracała, to jeszcze podjadę na działkę. No ale Wiki mi już dzwoniła, gdzie ja jestem, bo ona już przyjechała do domu i ten. No to już przyjechałam prosto do domu. No a dzisiaj sobie pomyślałam, a to dzisiaj pojadę do sklepu, to potem zjadę na ogródek, zobaczę,
Jak tam znowu wygląda po tym deszczu, bo tak intensywnie bardzo długo padało. Ale że on nie zapalił, no to szłam na piechotę tylko do sklepu i z powrotem już tam na działkę na dusie nie schodziłam. I być może jutro sobie pójdę po to i wam potem zrobię w odcinku. Trochę tak poopowiadam o tym, jak tam mąż pracował. Mam dużo zdjęć. Oczywiście wam nie pokażę wszystkie zdjęć, tylko parę, jak stamtąd, jak on tam był. No. Ale to właśnie do... Nie mogę tego wcześniej i to mi tak pokrzyżowało troszkę szyki, nie? No. To wam dzisiaj pokazałam te prace mojej Wiki. Pozwoliła mi na nie. Ona mi tam pozwoliła, bo się pytałam o kilka, no ale jak zobaczyłam, że ma tyle, to pokazałam też te straszne. Chociaż najpierw się też trochę ich przestraszyło. No muszę z nią tylko porozmawiać na ten temat, jak przyjdzie. Ale to raczej, mam nadzieję, że to nie są jej sny, tylko rzeczywiście wszystko z filmów kadry, bo jak kiedyś rysowała tą straszną taką kolorową panią tam, no to mi pokazywała w komórce zdjęcie, że to jest chyba z filmu. No, no to po prostu ćwiczy się w takim rysowaniu. Nie? Bo to nie jest tak prosto takie coś narysować, no ale... Ale mimo wszystko nie podoba mi się. To znaczy się podoba mi się, jak to jest narysowane, że tak dokładnie oddane to jest, tak jak to tam na tym zdjęciu, ale wolałabym, żeby coś przyjemniejszego malowano. Ostatni ten portret to już był naprawdę przyjemny w oglądaniu. Także takie to może robić. Ja jestem ciekawa, kiedy mnie narysuje i czy będę podobna, nie? No. Obiecałam ostatnio babasi albo Urszuli. Zawsze was dwie mylę. Każda w innym części Polski mieszka, ale mi się mylicie. Przepraszam bardzo. Ale obiecałam przepis na te krokodylki. Potem na końcu, jak będą zdjęcia, to też dam zdjęcie tego przepisu, bo to lepiej sobie ten... Bo nie wiem, czy teraz się wyostrzy. Bo to można zatrzymać i... Nie wiem, czy się to wyostrzy, czy to widać. W każdym razie na koniec zdjęcia to dam. A teraz to przeczytam. Bo na razie nie robię i nie wiem, czy w tym roku będę robiła, bo robiłam w poprzednich latach. I tak szczerze mówiąc, to ja te krokodylki najwięcej używałam, dawałam tego do mięsa, jak robiłam na przykład jakiś gulasz czy coś, bo to tak bardzo podbijało smak. A tak, to one są bardzo dobre tak jeść, tylko są ostre. To jest tak, 2 kilo ogórków małych, naprawdę małe takie ogóreczki. Myjemy i kroimy na 4 części, czyli wzdłuż. No tu są, że wszystko wzdłuż, a ja robiłam wzdłuż na pół i potem tak, ale to jak to chce, nie? Bo one się potem takie paseczki zrobią cienkie. I to tak, kroimy na 4 części, zasypujemy 4 łyżkami soli i mieszamy. To coś jak pikle chyba, nie? One tak sflaczają potem te ogórki. Zostawiamy na 6 godzin. Następnie zlewamy sok i to on jest niepotrzebny, ten sok z solą, co po tych ogórkach jest, to się to zlewa, wylewa się w ogóle. Potem się rozgrzewa 6 łyżek oleju. Znowu mi się czas skończył, będzie zaś długi vlog. Ja tam skończyłam, że się ten olej podgrzewa. 6 łyżek oleju się podgrzewa i polewa się to ogórki i się je miesza, żeby one były wszystkie tym olejem tak, wiecie, obtoczone, nie? Potem ogórki zasypać 3 łyżkami chili, tej przyprawy ostrej, i wymieszać. Przygotować 1,5 szklanki octu, kilo cukru, cały kilogram i to zagotować. To się takie wydaje jak, ale jak polejecie, wsypiecie do garnka ten kilogram cukru i 1,5 szklanki octu, to za chwilę się rozpuści i będzie wodnite. I to zagotować. W międzyczasie rozsąpkować 2 główki czosnku i dodać je do ogórków. Tak jak tam jest, czyli potem ten czosnek i zalać tą gorącą zalewą. Jak to się zagotuje, nie? Ten ocet z cukrem.
i tak pozostawić na 12 godzin, żeby sobie to stało, a potem wkładać do słoików, upychając. Jak się poupycha te ogórki, to tą zalewę podolewać, zakręcić pokrywką i pisze, żeby nie pasteryzować. No ja tego też nie pasteryzowałam. Powiem Wam, aż mi ślinka leci, że to jest bardzo pyszne, tylko że to bardzo zmaleją te ogórki. No bo jak one są tak zasypane taką ilością soli i ten i tak mają odstać, to one zmaleją. Ale ta chili, ta przyprawa chili i ten czosnek, to jest ostre i zalewa. Ja ogólnie lubię słodko-kwaśne potrawy, a to jest słodko-kwaśno-ostre. To jest przepyszne, tak jak tak podać sobie tak do jedzenia czasami, nie wiem, do wódki czy do czegoś. Ja tak nie podaję, bo u nas się wódki nie pije raczej. Nie ma, mąż to tam był sefę pił, ale nie ma z kim. No. Ale tak jak na stół można podać, jest to bardzo dobre. A ja jeszcze dodawałam to właśnie też do gulaszu, nawet jak rolady robiłam czy coś, to dodawałam, a jeszcze tą zalewę potem to troszeczkę wlewałam do tego mięsa, żeby był smak do sosu potem taki dobry, nie? No, przepyszny. A ogórki w ogóle, bo się pytałaś, jak ja robię ogórki, jeszcze nie robię. I tak wiecie, ciągle się, że to jeszcze jest czas, ale jak tak widzę, że teraz już wszyscy zaczynają ogórki robić i ja chyba będę musiała niedługo też się zabrać. Chociaż ja w zeszłym roku to dopiero w sierpniu robiłam te ogórki. Chyba nawet pod koniec sierpnia. No, to ja ogórki robię tak, według tego przepisu, jak jest, jak się ogórki kupuje, nie ogórki, tylko przyprawy do ogórków kiszonych i jest druga przyprawa do ogórków konserwowych w sklepach. Taka ja Wam pokazywałam już na pierwszym, chyba w pierwszym odcinku, bo ja zaczęłam ogórkami właśnie vloga. To ja tam Wam pokazywałam, to mniej więcej tak robię. Daję te przyprawy, ale oprócz tego jeszcze czosnek i chrzan wsypuję dodatkowo jeszcze, bo ja lubię, jak jest dużo, jak jest bardzo czosnkowe i ostre. No. I to tak robię. Czasami jeszcze do tego też dosypuję troszeczkę chili. Czasami dolewam do każdego słoika łyżkę oleju i potem tą zalewą zalewam, nie? To tak różnie. No. Ale podstawowy jest ten, to co jest ten przepis tam właśnie na zalewę. Sałatek żadnych nie robię, bo kiedyś robiłam, narobiłam się jak głupia sałatkę szwedzką. Masa tych słoików miałam, masa roboty z tym, no bo żeby było dużo słoików sałatki szwedzkiej, to trzeba mieć dużo tych ogórków, nie? Bo wiadomo, że to się tam upcha. Ale potem one mi się wszystkie popsuły. Nie wiem, coś zrobiłam źle, że mi się to popsuło. Tak to pachniało, a potem się okazało, że się popsuły. No i się zniechęciłam i już nie robię sałatek żadnych. Chociaż dobrze by było mieć jakąś sałatkę, no ale... Ja potem robię te ogórki kiszone albo konserwowe i potem jak czasami do obiadu to ten konserwowy pokroję albo w plasterki, albo w takie łódki. Albo te kiszone. No kiszone to robię mniej, bo u nas mniej schodzą kiszone. To tak bardziej, żeby mieć do zupy ogórkowej, na kiszonych ogórkach, nie? No, kiszone, kwaszone, kiszone chyba. I to tyle w tym temacie. Co Wam powiem? Nie wiem, czy Wam to nie był nudny ten vlog dzisiaj, bo może te rysunki, to nie każdemu się może to podobać. No ale ja tak szczerze mówiąc jestem dumna, że ona tak umie rysować. Mam dwoje artystów w domu, dwoje dzieci artystek. Marek jest i po szkole tej aktorskiej, a Wiki umie też ładnie rysować. Zresztą Marek też bardzo ładnie rysuje i bardzo piękne rzeczy robi. Jak te bombki Wam też kiedyś pokazywałam, jak maluje. W ogóle dużo takich rzeczy robi. No nie mogę o wszystkim mówić, bo wtedy by się to wydało, czym on się zajmuje w Krakowie, a nie chcę, żebym mówiła, bo byłby wtedy rozpoznawalny. Bo na pewno niektórzy, jak byliście w Krakowie, na rynku, to mogliście mojego Marka spotkać, nie wiedząc o tym.
No ale jak powiedział, że nie chce, żebym mówiła, no to nie będę mówiła. W każdym razie wszystko robi sam. Takie różne artystyczne rzeczy. No. Dorota się nie ujawniła z takimi tymi. Wiem, że też ładnie rysuje. Rysowała, ale to już było tak dawno, że aż nieprawda, jakby to moja mama powiedziała. No, teraz to ona się zajmuje dziećmi, pracuje i w ogóle to czy tam jakieś ma ukryte talenty, to już nie wiem, bo już bardzo długo Dorota z nami nie mieszka. No. To tak. No, a wiecie, po kimś te talenty musieli odziedziczyć, nie? Głupia jesteś. Moja mama bardzo pięknie rysowała. Moja mama miała też bardzo takie talenty. Była taka uzdolniona artystycznie i pewnie od niej też. Zresztą mój mąż też kiedyś rysowała się, siostra jego bardzo ładnie rysowała. Także gdzieś to tam krążą te talenty w tej naszej rodzinie. No. To by było chyba na tyle. W komentarzach, jak tam oglądałam dzisiaj, jest duży odzew na ten mój problem z bankomatem. No niektórzy piszecie, mam jeszcze iść do banku. Powiem tak, ja mówiłam temu panu z infolinii, że się go pytałam, czy może mam iść do w poniedziałek do banku i jeszcze to powiedzieć i ten. On mi powiedział, że mogę iść, ale to i tak nic nie da, bo on to już przyjmuje i to już będzie w toku sprawa, a bank nie ma wpływu na bankomaty. I ja to już kiedyś, bo kiedyś też kartę wciągnęło, przy bankomacie, to jest przy banku. No to ta pani powiedziała, bo oczywiście się zaraz tam reklamowało w banku, bo wtedy był otwarty, a wczoraj już było zamknięte. No to ona powiedziała, że no, przyjęła też taką jakby reklamację, coś takiego, że tam ta karta jest, ale powiedziała, że oni nie mają wpływu na te bankomaty, oni ich nie mogą otworzyć, bo do tego są specjalne firmy, które przyjeżdżają i je opróżniają, otwierają, także potem tą kartę wyciągną. Tak samo będzie z tymi pieniędzmi. No ja tam się troszkę przeraziłam, jak mi tam jedna z was napisała, że po 3 tygodniach dostała pieniądze. No Wiki wczoraj akurat, jak to się wydarzyło, ja dzwoniłam potem do Wiki, ona była akurat jeszcze ze swoją paczką, jechali już do domu, to od razu z nimi tam też rozmawiała na ten temat, wiadomo. No to jej tam ktoś powiedział, że też miał taki problem i pieniądze były za 2 dni jakoś, na drugi dzień czy za 2 dni były na koncie. Tyle, że to był środek tygodnia. No. A tu mamy piątek i piątek wieczór, to się wydarzyło, no to co najmniej poniedziałek, wtorek muszę czekać, a potem chcę jechać do Krakowa, no i pieniądze mi są potrzebne, nie? No a poza tym muszę popłacić te opłaty, czynsz i takie inne rzeczy. Gonią mnie terminy, no i to nie jest fajne, bo powinni to od razu załatwiać. No przecież w sobotę, chociaż nie wiadomo, czy tam w sobotę pracują te firmy, nie? Nikogo nie będą ściągać z wolnego, bo mnie tam wciągło pieniądze, ale w poniedziałek powinni to już załatwić, moim zdaniem. No ale jak to będzie, to zobaczymy. Powiem wam, nie jest wesoło, no ale co zrobić, nie? Przecież nie będę się załamywać, już mnie takie rzeczy spotkały. Ja się tylko troszkę boję, no bo mówię, że będą rozpatrywać tą sprawę, no przecież, bo ja nie mam żadnego dowodu na to, że ja tam te pieniądze dałam. Że tam włożyłam te pieniądze, nie? Ja się boję, że mi powiedzą, że nie ma pieniędzy. Albo ja wyszłam, a ktoś wyciągnął te pieniądze z tego bankomatu, nie wiem. Bo mogło się potem otworzyć. Ale... patrzcie, mam sklerozę. No. Jak ja to robiłam w banku, w placówce, co jest bank, to tam są też chyba jakieś kamery, nie? Prawdopodobnie i na cały ten, i od bankomatów, to chyba tam będzie widać, że tam te pieniądze naprawdę włożyłam. Bo to, że one przyjdą na konto, na przykład jak oni to uznają, że ten i to przyjdzie, no to wszystko fajnie, tylko żeby to nie było za późno, nie?
No bo wolałabym, żeby mi to przyszło szybko i bym jeszcze zapłaciła czynsz, bo ja wynajmuję, jak wiecie, mieszkanie i przelewam pieniądze od razu tym gospodarzom tego mieszkania, nie? No i wolałabym się nie tłumaczyć, nie dzwonić i się tłumaczyć, że będą później i nie wiem kiedy, tylko wolałabym, żeby to było na czas, żeby nie mieć żadnych problemów. No ale jak będzie, to będzie. Dobrze, że jeszcze miałam parę groszy tak w domu, że mogłam jeszcze zakupy zrobić. No. Nie będziemy się martwić takimi rzeczami. Ludzie mają większe problemy. Ważne, żeby te pieniądze mi tam wpłynęły. Ludzie mają naprawdę duże problemy ze zdrowiem i z innymi rzeczami. Nie będziemy tragedii robić, nie? Chociaż jak kiedyś mówiłam, każdy ma swoje tragedie. Dla każdego jego problem jest najważniejszy, bo jego dotyka. No, na to nie ma rady. I co wam jeszcze tu powiem? Dzisiaj mieliśmy taki nudny dzień, no bo jak tak padało, to się zachciało tak znowu o vlogach myśleć i chyba jak zrobię filmik, to tam sobie wejdę na jedną youtuberkę, której vlogów jeszcze nie oglądałam z zeszłego roku i sobie pooglądam, bo ją odkryłam później. I sobie pooglądam już tam część tych vlogów, od niej oglądam, mi się podobają. To sobie potem pooglądam, jak nie usnę, nie? Muszę z tymi włosami zrobić jeszcze porządek. Może sobie paznokcie pomaluję, chociaż nawet fajnie wyglądają tak. Może ich nie będę malowała. Ładnie czysto wyglądają. Zobaczymy, może dopiero pomaluję, jak do Krakowa pojadę. A teraz jeszcze im dam odpocząć. Zobaczymy. No. Arbuza dzisiaj kupiłam i teraz mi się ciągle odbija. Bo od razu połowę zjadam, znaczy połowę tej ćwiartki, bo ćwiartkę kupiłam. Bo powiem wam jeszcze. W Lidlu reklama, że jak się z aplikacją kupuje arbuza, to jest po złoty 50. Dobra, fajnie. Tylko że to są takie byki, dosłownie, nie wiem, one chyba z 10 kilo ważą. Pytam się, czy oni tną te na mniejsze kawałki, nie, trzeba w całości, no to niech sobie wsadzą. Jak ja sama z Wiki, ale przede wszystkim ja to jem, bo Wiki tam tylko kawałek zje, mąż wcale tego nie zje. To zanim ja zjem takiego wielkiego arbuza, to gdzie ja go mam trzymać, żeby on mi nie skisnął? Przecież to też potem kiśnie, jak to jest przepołowione, nie? I muszki potem i ten, do takiego wielkiego to ani do lodówki się nie wsadzi, ani nic. No i sobie pomyślałam, to nie, to w duszy was mam. Poszłam sobie do Dino, był tak samo w tej samej cenie, po złoty 50. Pani tam kroi, ćwiartkuje i folią tą spożywczą owija. I sobie wzięłam tyle, ile chciałam. A Lidl na tym straci. No bo wątpię, żeby tam dużo było chętnych, żeby kupować takie wielkie arbuzy w całości. No. I tyle. Jak mnie ktoś z Lidla ogląda, to przynajmniej będzie wiedział, dlaczego im arbuzy nie schodzą. No i to tak. No, a teraz, bo wczoraj też kupiłam lody, a wam pokażę jakie, bo są przepyszne i wam naprawdę polecam. Zatrzymam na chwilę, żeby mi czasu nie traciło, jak będę leciała po nie. Już jestem z tymi lodami. Nagrywa się. Takie lody, one parują teraz. To są lody z owoców leśnych i to jest taki bardziej sorbet. Taki sorbet, troszkę tam jest takie jakby śmietankowego loda, ale bardzo mało. Jest sorbet i takim jakimś syropem to jest polane. I to jest przepyszne, bo to jest trochę słodkie, ale też i kwaśkowate, i zimne, i nie jest takie tłuste. Nie wiem, czy tutaj coś będzie szło przeczytać, bo tego nigdy nie czytam, nie? Ale już mieliśmy parę razy i właśnie na nie polowałam. One w Lidlu były. O smaku owoców leśnych. Lody. A, sorbet o smaku owoców leśnych. To jest 33%. Lody o smaku śmietankowym 15%. Tutaj nie umiem przeczytać, już nawet w tych okularach dobrze nie umiem przeczytać, wiecie?
Sos owocowy udekorowany owocami. Woda, mleko odtłuszczone. Dalej nie umiem przeczytać, bo mam za słabe oczy już. W każdym razie 900 ml. To jest około pół kila, bo kiedyś myślałam, że jak jest kilo lodów, to jest litr, że litr odpowiada kilogramowi, ale nieprawda. I takie one zaczynają ten. Właściwie to ja wyciągnę, zostawię. To się lepiej będzie je brało. Nie wiem, czy to tam widać. Chyba widać, jak parują, nie? No, takie lodziki. I naprawdę Wam je polecam. Takie lodziki. A z tej strony? Takie. No, to jest z firmy Balino. Tam i tu, bo one będą się teraz pociły i będzie... Nie mam wszystko mokre. I kupiłam dwie paczki tych lodów. Aż tutaj to kulawa. Dwie paczki tych lodów kupiłam. Jedne miały być na wczoraj, drugie na dzisiaj, bo mi się wczoraj coś popiećkało, że jest sobota, ale dobrze, żeśmy ich wczoraj nie zjedli. Dzisiaj zjemy te, wiki tam zostawimy, jak przyjdzie, to sobie zje. Ale drugie będą jutro po obiedzie, po takim dobrym. Jutro zamierzam, na obiad mam piersi z kurczaka kupiłam, będą ziemniaki i surówka z tej, z sałaty lodowej. No i oczywiście rosół z makaronem. Obiad, a teraz już będę naprawdę kończyła, bo widzę, że tamtego czasu bardzo dużo mi tam się... Już mam dużo tego materiału, znaczy się dużo gadki. Materiału nie ma tyle, co tej gadki. Nie chcę, żeby to było za długie i nudne. No to jeszcze raz Wam pokażę te lody. Bardzo mi polecam. No. I dziękuję Wam za uwagę, za tyle komentarzy, za łapki w górę. W ogóle za subskrybowanie. No i za, oczywiście zachęcam Was do subskrybowania, łapkowania, komentowania. No i do następnego razu, nie? No. To miłej niedzieli Wam życzę i czy mam być lepiej. Pamiętajcie, trzeba iść na wybory. Trzeba. To jest nasze prawo, ale też i obowiązek. Obojętnie na kogo będziecie głosować. Bajo! Na razie, do jutra!